Na mój świat prawdopodobnie z kosmosu przyleciała wielka konsola! Ja też nie mam pojęcia, jak i co ona tutaj robi. Ale jedno jest pewne, aby rozwiązać tę zagadkę, będę musiał udać się w kosmos! Ehem, każda subskrypcja to plus 1 litr paliwa do mojej rakiety, lecimy! Ej, bo ja mam pytanie, siedzę sobie normalnie w domu, słyszę na zewnątrz huk, wychodzę przed dom, patrzę, a tam stoi wielkie to! Ja też nie mam pojęcia, co to jest i skąd to przyleciało, dzień dobry! Takie rzeczy normalnie przylatują, czy to ze mną jest coś nie tak, czy ja przegapiłem jakiś update Minecrafta? Czy to jest... kierownik, który mogę to wysłać z powrotem w kosmos? Wyłączone, włączone. Dobra, to to włączmy, nie? Chyba właśnie niekoniecznie. Działaj, proszę, działaj! Okej, mamy przypał, nie działa. Kabel idzie, normalnie. Jak to przyleciało z kosmosu razem z kablem? Nie mam pytań! Ale ja jestem profesjonalnym informatykiem. Ja to naprawię, dajcie mi tylko wejść do środka. Mówiłem wam już, że jestem profesjonalnym informatykiem? Tak, to jestem profesjonalnym informatykiem. Co to jest? Wejście do ładowania chyba? Znaczy, bo jedno możemy chyba ustalić, co nie? To jest wielka konsola. Konsole mają to do siebie, że się je ładuje. Ładuje je się przez wejścia na dole albo do góry. To wygląda jak wejście do ładowania. Czy to dobry pomysł, żeby wchodzić do środka przez wejście do ładowania? Jeszcze jak! Okej, to nie był żart. Ja naprawdę mogę wejść do środka. Płyta główna. To miałoby sens. W konsolach są płyty główne. Ale ona wygląda normalnie, więc nie wiem, co tu ma nie działać. Może gdzieś tam dalej. Jak ja się tam mam dostać? Co ja w ogóle robię w środku konsoli? Kabelki prowadzą jeszcze gdzieś tam. Możemy tędy sobie... Nie wiem, czy powinienem się wspinać po komponentach. Przepraszam, to naprawdę nie był mój zamiar od początku. To tutaj też coś ważnego. Procesor, to chyba niekoniecznie. No proszę państwa, to są klapy. To nie jest procesor. Procesor wygląda bardziej tak, jakby wiecie, ma takie kabelki różne, takie. To nie jest procesor, no nieważne. Miałoby sens, byłoby to wytłumaczenie, czemu to wszystko nie działa. Jak jakaś wielka konsola z kosmosu miałaby działać bez procesora? Czegoś tu jeszcze brakuje, nie no, wentylatorki są, wszystko jest. Tylko jakby prądu nie było. Nie no, kogo ja oszukuję, no bez procesora to nie będzie działać, no. Mam pewien pomysł, ale pewnie powiecie, że jest głupi. Bo nie znacie mnie jeszcze od tej strony, ale od jakiegoś czasu interesuję się kosmosem. Ja wiem, ja też bym sobie nie zaufał w kierowaniu rakietą w kosmos, ale nie o tym mowa. Ja nie mam pojęcia, skąd mam procesor w Minecrafcie wyczarować, ale mam inny pomysł. Tak się składa, że od kilku lat tworzę sobie mapę kosmosu. Jest taka jedna planeta, gdzie myślę, że coś takiego potrafią zrobić. To jest Ziemia, to jest... To nie pytajcie, może lepiej. O, to! Planeta MSI! Tyle, że ja mam tą rakietę, wszystko super, ale ja nigdy z niej nie korzystałem, więc nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. Cyknąłem jeszcze fotę, bo nie do końca jestem pewien, w jakim języku tam mówią. A zdjęciami można komunikować się z każdym. To jest dobry pomysł, oczywiście, że nie. Czyli tak to zrobię? A jak? Uruchamiam procedurę startu! 5, 4, 3, 2, 1! To jest zły pomysł, to jest wyprawa w jedną stronę! Nie wiem, jak się wraca stamtąd! 2 lata konstruowania rakiety właśnie dla tego momentu! Widzę ją, ostatni podmuch ziemi, żegnaj! Jeśli nie mam błędów w obliczeniach, to powinniśmy lądować za kilkanaście sekund. Problem w tym, że ja nic tutaj nie widzę. Żadnej planety, totalnie nic, tylko i wyłącznie kosmos dookoła! 250 kratek do powierzchni! Okej! To jest test ostateczny, albo się rozbije, już mnie nigdy nie będzie, albo spotkam czerwone smoki! Planeta! Musimy lądować! Zwolnić! Szybko hamulce! Okej! Jestem! Wylądowałem! Nie rozbiłem się! Chociaż tak patrząc do góry, to nie wiem, jak długo jeszcze będę żył. Co? Okej, tego się nie spodziewałem. Wiedziałem, że lecę na inną planetę. Wiedziałem, że będzie tu inaczej niż na Ziemi, ale czerwone smoki! To sprawa numer 1, trochę podejrzana. Po drugie, wioska. Pierwsze, co spotkałem na planecie, to wioska. Znaczy, ja wiem, że to miała być najbardziej zaawansowana technologicznie planeta, jaką znamy, ale... Czy to nie jest to, co przyleciało na moją Ziemię? Czy to jest jakiś ich statek kosmiczny? Czy oni go reklamują na billboardach? Tak, to jest dokładnie to! Nie potrafię tu mówić, nawet po polsku. Przynajmniej wiem, że jestem na dobrej planecie. Ja mógłbym tutaj z kimś poważnie porozmawiać. Czy tu ktoś mieszka oprócz tych smoków, a może to one? Może to one mieszkają w tych domkach? Tu zamknięte, tu się świeci. Tu się świeci w sumie, jak się świeci, to zapraszają chyba. Halo, jestem pewien, czy ja mogę tu wchodzić. Rakieta stoi, jeszcze nikt nie ukradł. Przepraszam bardzo, bo ja w takiej jednej sprawie przychodzę. Jest tu ktoś jakiś dziwny, ty. Kto mi tu blask? Halo! Przepraszam, ja nie miałem tego w planach, po prostu tylko tu się świeciło na tej planecie. I co ci się świeciło? Noc się świeciło, musiałem gdzieś tu wejść, znaleźć kogoś. Ja tu przyleciałem, bo wiem, że to jest zaawansowana technologicznie planeta, a ja potrzebuję pomocy. Potrzebujesz pan pomocy, jak ktoś pan jest? Ja jestem żelazny z rodu żelazowych, taki znany tam na Ziemi. Pan kojarzy może coś tam na międzygalaktycznie? Kompletnie nic mi nie bije w żadnym kościele. No, ja jestem doktor Klau. Okej, tak. Klau, to Klau. Po polsku czy to po jakimś takim waszym języku? Po naszemu, no. A, okej, pan posłucha, bo ja znalazłem u siebie na planecie
takie coś. To jest taka jakaś chyba a co pan dumala, nie? Ja panu pokażę zdjęcie, proszę to zobaczyć. Znalazłem coś takiego, nie? Proszę pana. I pan mi powie, jak ja ale to ale przecież na... to moje jest. Toś to moja konsolka. Jaka twoja konsolka? Chwilę. Powiedz tak. mi o tym coś więcej. Co ty gadasz w ogóle? No normalnie, no moja konsolka, ale widzę, że tutaj panu coś nie styka. No nie działa, faktycznie. Pan posłucha, bo ja wszedłem do środka tej konsoli i pan mnie pyta, jak to skomplikowane było. I tam w centralnym punkcie, tam na środku, brakuje po prostu takie świecą i tam jakby taki procesor czy coś tam go po prostu nie ma, nie? Panu procesora brakuje, tak? No, jest to całkiem prawdopodobne i dlatego pomyślałem, że na tej planecie może znajdę jakieś rozwiązanie tego problemu. Pomyślmy. Tak, słuchaj. Procesor to ogólnie bardzo skomplikowana rzecz jest. Ja wiem, u nas tego nie robią, właśnie w tym problem. Ja wiem, że problem, że u was tego nie robią, ale u nas to robią. Daj pan mi się wysłowić, dobra? Dobra. Więc tak, możesz pan se zdobyć, ale to nie będzie takie proste, rozumiesz pan? No, zakładam, już przyleciałem na inną planetę, żeby go zdobyć, więc co może być trudniejsze? No nie wiem, na przykład załatwienie się, no nieważne. Co? Proszę pana, mówiłem, że nieważne, tak to proszę mi nie drążyć tutaj. Dobra, no gdzie go mogę znaleźć, no kurde! Oczywiście, potwór, rozumiesz pan? Będziesz pan musiał pokonać ogromnego potwora. Tego mi brakowało i bynajmniej życia, nie tak? jest to moja teściowa. Okej. Ten potwór znajduje się gdzieś las przewodników. Tak, jakoś tak, las przewodników. Rozumiesz pan? Przewodników, takich tak. podturystycznych, tak? Nie, półprzewodników, takich połowa z przewodnika, rozumiesz pan? Okej. Tak, dokładnie, tak to było. Ja no tam i teraz. Mam, a gdzie to znajdę, to ja tam pójdę. Jakby ja mam, ma pan posła, ja mam żelazny miecz, ja mam sikierę, znaczy kilo, sikiery nie mam, to pan się możesz podłubać tym w zębie. No, nie próbowałem, rozumiesz. Wolałbym nie. Więc tak, pan musisz iść na zachód. To, czekaj. Północ, południe, ja znajdę jakiś kompas, nie? Pan chcesz kompas? No, bo tak zachód tutaj ja o, nie umiem. To masz kompas. To jest kompost, znaczy wodorost. No to chyba to samo, nie? No bo ja nie wiem, czego wy na tej planecie używacie. Dobra, ja z tym mieczem dam radę, nie? Jest żelazny w sumie, to u nas to mocne jest. No, nie sądzę, możesz tym sobie w zębie podłubać. Ale, słuchaj pan, zwiedzisz pan moją wioskę, tam się wszystkiego dowiesz, tam się panu ktoś pomoże. Tam nikogo nie było, tam jest pusto. Idź. Okej. I szerz w świecie dobrą nowinę o mojej pięknej konsoli. Dobra, do widzenia. To coś, to była oficjalnie najbardziej pokręcona rozmowa, jaką przeprowadziłem w życiu. Co to znaczy, że wodorost wskaże mi zachód? Mordo, zrób coś, pokaż mi coś. Okej, jak nie, to nie. Spoko, sam se znajdę. Pan Klau powiedział, że mogę sobie zwiedzić jego wioskę. Od teraz to ma sens. To jest Klau, okej. Czyli Klau to są konsole z funkcją latania na inne planety. Oczywiście, że tak. Nie wiem, jak inaczej to wytłumaczyć. O, wodę, mają tu wodę. Tylko skąd oni biorą tę wodę? To coś świeci. Hej, czy ktoś tu jest? Znowu jakiś dziwny doktorek? Nie. Mystic Light tu jest. Napis. O. Ej, bo ja na to w ogóle nie zwróciłem wcześniej uwagi, a to... To chyba nie jest normalne, na ziemi tego nie widziałem. Fajne, buja, świeci. Mogę jedno? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł kraść coś z tej planety. Chyba, to jest chyba niezniszczalne. Ale ta strzałka jest ultra podejrzana. Tu jest hopper. Albo wysadzę coś zaraz w kosmos, albo będę milionerem. Ej, czy w kosmosie też się mówi, że wysadzi się coś w kosmos? Czy bardziej wysadzę coś w ziemię? Nie, bo może nie. Okej, no mam przy sobie kilka zapasowych bloków żelaza. Nie chciałbym ich stracić, ale powiedzmy, że jednego mogę się pozbyć. Za takie świecące cudejko pasuje. Mamy deala, tylko proszę, nie wybuchnij mi niczego. Jestem tu tylko w gościach. Działa, to serio działa! Dostałem Mystic Light Block! To Mystic Light to jakaś technologia świecenia! Miałem blok żelaza, mam fancy blok żelaza, o nie, to używam, teraz go nie zniszczę! Nie! Okej, musiałem coś zepsuć, nie, wiadomo, nie! Ale to działa tylko z blokami, czy jakbym poprosił o miecz, też bym dostał. Mogę prosić o jakiś kolorowy, fajny, fancy miecz? Mogę prosić o kolorowy, fajny, fancy mieczyk! No więc o to chodziło temu doktorkowi, trzaje! Tak, to ja mogę pokonywać bossy, jakie tylko on tam będzie chciał, easy! Ale te smoczki są akurat miłe, może niekoniecznie je. Nie, kill-off też bym chciał, dawać mi fancy kill-off! Proszę o fancy świecący kill-off, bo inaczej się wkurzę! Tak! Życie jest piękne, co to jest? Mystic Miner! Że ja zbroi nie wziąłem, żeby sobie też ją przerobić, albo łuku, cokolwiek! Dobra, pasuje, ekwipunek do zdobycia procesora w lesie półprzewodników mam! Wody raczej nie potrzebuję, baterii... czy ja potrzebuję baterii? Ja bym się ogólnie bateriami nie bawił, ale coś tu jest! Większy czas pracy na baterii! W sumie to chętnie! Ale komu, czemu? Mi? Znaczy... O! Tak! Mi! To mi dodaje serduszek! Mam 3 razy więcej serduszek niż miałem na początku! Zwiększanie czasu pracy na baterii uważam za udane. Bardziej gotowy nie będę. Pytanie moje tylko jest takie, gdzie jest zachód i gdzie jest las półprzewodników? Ej, w sumie to chyba tam.
Nie jestem pewien, ale jedyny las na tej planecie, który widzę oprócz tej wioski, znaczy ta wioska nie jest lasem, nieważne. No chyba tylko i wyłącznie tam. Bardziej gotowy nie będę, lecimy z tematem. Czy coś, o czym nie wiem, tam jeszcze czeka? Czy to jest dobry pomysł? Oczywiście, że nie, ale potrzebuję procesora. Bo skąd indziej wyczasny procesor? Nie podoba mi się tu. Słyszeliście to? To musiał być ten boss, to na 100% jest ten boss. Te dźwięki dochodziły, mam wrażenie, z tamtej strony. Nie wiem, może powinienem sobie jeszcze jakąś tarczę zrobić. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałem i zrobiłem jej świecącej? Zapasowe żelazo przynajmniej się na coś przyda. Mamy to już jakoś tak bezpieczniej. To gdzieś tu słyszałem znowu ten... O! Słyszeliście? Znowu ryk! Halo? Ha! Ho! Ho! Halo! Nie no, ja naprawdę nie byłem chyba na to gotowy. Znaczy, ja bardzo lubię redstone'a i takie inne rzeczy, ale ty mnie przerażasz! Mogłem zabrać łuk? Oczywiście, że mogłem zabrać łuk! Ała! Tym jednym uderzeniem zabrał mi, nie mam pojęcia, ile serduszek! A ja zabrałem mu praktycznie nic. Dobra, tarczo, pomóż! Jak ja mam zdobyć jego procesory? To jest świetne pytanie, ale coś czuję, że nie poznam dzisiaj na nie odpowiedzi, bo prędzej on mnie pokona, niż ja jego! Na spokojnie, na to potrzebna jest taktyka. Moja taktyka polega na tym, że regeneruję serduszka i podchodzę do niego razy 10, żeby zadać mu po jednym obrażeniu i uciekać! O, to było mocne! To było bardzo mocne! Jeszcze z dwie takie akcje, jesteśmy w domu! Siema! Albo nie siema! Znaczy dobra! Znaczy dzień dobry! Nie mam pojęcia, jak się z tobą rozmawia! Czy ty umiesz w ogóle mówić? Czy ty mógłbyś dać? Ty umiesz skakać! Dobra, tego to nie wiedziałem! Przestaje mi się to podobać i to bardzo! Próba numer 10 tysięcy! Znowu skoczył do góry! Chodź na dół, a nie! Boisz się mnie, wiedziałem! Tarcza nie działa, ona kompletnie jakby... Ona nie... Tarcza nie robi na nim wrażenia! Ale wiecie co? Zaraz to on nie będzie robił wrażenia na mnie, albo... Nieważne, jednak nie było tematu! I po co mi to było? Po co mi jakieś tam procesory? Taka ładna konsola była wyłączona! O! Dlaczego w ogóle procesory wydobywa się w taki sposób? Dobra, typowi zostało już naprawdę tak mało! Mam go na hita, ja to wiem, ale z drugiej strony on mnie też może mieć na hita. Gdzie ty się skitrałeś, mordo? A, tam jesteś! Dobra, dawaj procesory, zapomnijmy o sprawie! Wiem, że też byś chciał pograć na mojej konsolce, ale nie! Tak jest, mamy co! Powiedz mi tylko, że coś z tego to jest procesor. To jest dysk twardy, to go nie potrzebuję. To jest procesor! Intel Core Ultra 7! Dobra, czas to wrzucić do naszej konsolki! I w końcu po latach ją odpalić! To wszystko wydaje się nadal jakieś takie zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Spotykam na innej planecie jakiegoś doktora, który tak naprawdę jest wynalazcą konsoli, która przyleciała na mój świat. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło, ale buja! Wróćmy już na siebie, proszę! 3, 2, 1! Nie zapisałem koordynatów ziemi, ale polecimy tam na czuja! Wow, żegnajcie, smoki! Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będzie mi dane zobaczyć czerwone smoki. Ale jedno jest pewne, rozpoczynamy procedurę lądowania! Kiedy będziemy już z powrotem w naszej bazie, to biegniemy do konsoli, która nadal stoi, tylko spokojnie, wyhamujmy, żeby się nie rozbić! Dziękuję! Bo już nie mogę się doczekać, aż ją w końcu odpalę! Czekałem na to calutki dzień. Jeśli tam nie działa coś więcej niż procesor, to ja wychodzę! Okej, więc hop, hop i hop! Nie, no właśnie, to jeszcze włączyć przecież trzeba. Nie wierzę, że ta przygoda właśnie zmierza ku końcowi. Ale tak, zgadza się! Odpalamy! 3, 2, 1! Let's go! Tak naprawdę ta przygoda dopiero się zaczyna! Bo przedstawiam wam już w pełnej okazałości bohatera dzisiejszego odcinka! Konsolę przenośną MSI Cloud! Dzięki niej możesz mieć cały świat gier w zasięgu swojej ręki! Z płynną rozgrywką, świetną grafiką i co najważniejsze, możliwością grania w co tylko chcesz, gdzie tylko chcesz! Bo konsola MSI Cloud wyposażona jest w ultra szybki procesor Intel Core Ultra! A do tego baterię pozwalającą na wielogodzinną rozgrywkę i system Windows 11! A to oznacza, że nie musisz kupować pod nią specjalnie dedykowanych gier, a wystarczy, że odpalisz swoje konto na Steamie i zagrasz dokładnie te same gry, w które grasz na komputerze! Wiedźmin, Doom, a nawet Minecraft! I to chyba na lepszym ekranie niż mam na moim komputerze, bo te 120 Hz robi różnicę. Konsolę możesz wzbogacić też o niesamowite akcesoria, takie jak podróżne etui, smycz, brelok czy szkło hartowane. To znacznie przydałoby mi się chyba najbardziej. A do tego, jeśli znudzi ci się gra na małym ekranie, korzystając ze stacji dokującej, możesz przenieść się nawet na telewizor. Ej, a pamiętacie Mystic Light? To też jest. Może też pomoże pokonać bossa? Kto to wie? Ja wiem tylko tyle, że konsolę MSI Cloud w jednej z dwóch wersji zakupicie tu i tu. Zresztą więcej info w opisie. Dajcie znać w komentarzu, jaką grę wy odpalilibyście jako pierwszą na MSI Cloud.